sytuację, tak? Ludzie stracili dom, chcemy im pomóc. I smutne kończy się, teraz musimy się cieszyć i musimy coś z tego pomóc tym ludziom. Cały czas, jak Państwo widzicie, dochodzą do nas... Z przodu. Przynosicie Państwo do nas dary, cały czas dochodzą. Jedni kupują, inni donoszą. W międzyczasie konceptu sprzedałem, o tu następne książki. Każdy chce pomóc, jak tylko może, proszę Państwa. Czy podobał się Państwu zespół Wiarusy? No właśnie, chciałam to usłyszeć na cały głos. Prawda, że piękni, wspaniali, pięknie śpiewają, piękne piosenki. My, proszę Państwa, teraz będziemy licytować kolejne rzeczy. Zapraszamy Państwa, ale teraz będzie tak głośno mówić, żeby mnie tam gdzieś tam w Słupsku usłyszeli, na balkonach, którzy siedzą. Państwa zapraszamy, wszystkich ludzi o dobrych sercach, żeby przyłączyli się do naszej było nie było zabawy, bo wszyscy się tutaj świetnie bawimy. Przed nami jeszcze kolejne występy zespołów, kabaretów. Za chwilę przed Państwem kabaret z gminy Ustka, dobrze powiedziałam? Z Centrum Kultury Gminy Ustka. Jak się... TSD, tak? TSD, taka nazwa, ale prosimy Panie mnie nie zdradzać pełnej nazwy. Może ktoś z Państwa wie? Ja mogę? Tak, tak, Jacku? Ja bym chciał poprosić pana rzecznika pracowego Straży Pożarnej o zabranie głosu. Do góry może, niech będzie pan widoczny. Słuchajcie, to jest bardzo mocno powiązane z tą tragedią, która się skończyła. Pan strażak tam nazwie, pan Piotr, powie kilka takich ważnych rzeczy. Witam Państwa, cieszę się, że mogę tu z Państwem być. Piotr Basarab, młodszy aspirant Piotr Basarab, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Witam wszystkich. Liczę na to, że akcja spotka się z jak największym odzewem i będziemy mogli jak najbardziej pomóc naszym pokorzelcom. Mówię naszym, bo jestem mieszkańcem Potęgowa, to moja gmina. Przybyliśmy jako OSP Potęgowo pierwsi na miejsce zdarzenia. Niestety zaskoczył nas ten widok negatywnie, jak najbardziej. Pożar rozprzestrzeniony. Budynek zajęty ogniem. Zrobiliśmy co mogliśmy. Niestety niewiele się udało uratować. Tragedia ludzka i pomóżmy jak najbardziej tym, którzy ucierpieli w tym pożarze. Jeżeli chodzi tutaj kilka słów do Państwa ze strony prewencyjnej. Państwowa Straż Pożarna prowadzi szeroko zakrojoną akcję ogólnopolską na temat tego, aby zaprosić tutaj wspólnie z naszymi przyjaciółmi, kominiarzami, kominiarza jednak do domu, przynajmniej ten jeden raz w roku, a cztery razy w roku, co kwartał lub częściej, w zależności od potrzeb, czyści ten komin, gdyż najbardziej prawdopodobną przyczyną tej tragedii w Kasznicy był pożar powstały od przewodu kominowego. Czyliśmy te kominy przed sezonem, po sezonie, szczególnie w tym miejscu, gdzie komin wychodzi na dach, bo tam jest to schłodzenie, to przejście z wyższej temperatury na niższą, tam się sadza, osadza i tam powstają największe, że tak powiem, utrudnienia w wydobywaniu się dymu z mieszkania. Jeżeli będziemy to wykonywać, prawdopodobieństwo powstania pożaru zmniejszy się wielokrotnie i będziemy mogli się czuć bezpieczniej. Powiązane z czyszczeniem kominów jest oczywiście używanie czujek czadu, czyli tlenku węgla w domu. Jeżeli to spalanie nie będzie pełne i nie będzie się odbywało w sposób prawidłowy w naszych piecach, powstaje tlenek węgla, tak zwany cichy zabójca. Jego nie czujemy, nie wyczujemy, nie zobaczymy. To nie jest ten dym, który śmierdzi w cudzysłowie w domu, tylko to jest cichy zabójca, niewyczuwalny, nie ma woni, nie ma zapachu, a ta czujka za 60, 80, 100 zł, którą możemy wrzucić tam, gdzie jest piec, czy tam w kuchni, czy w innym pomieszczeniu zagrożonym, zasygnalizuje nam na cały dom, zawyje alarm, że ten tlenek wydziela się i może nam wielokrotnie uratować życie. Kolejna rzecz, badanie instalacji elektrycznej.
zgodnie z przepisami raz na 5 lat powinniśmy przejrzeć tą instalację, żeby zabezpieczyć się przed zarówno porażeniem, a także grzaniem się tych kabli w ścianach i w przewodach instalacji, którą mamy w domu. Wiele pożarów, duża część pożarów właśnie wynika z wad tej instalacji i przyczyną są zwarcia, przepięcia i różnego rodzaju wady instalacji elektrycznej. Ostatnia rzecz, o której chciałem nadmienić, jest tutaj szczególnie w terenach wiejskich, butle z gazem. Nasza instalacja gazowa także powinna być przeglądana przynajmniej raz w roku przez specjalistę, a już na samym początku, kiedy ją montujemy, to już na pewno powinien to zrobić fachowiec. Czyli ten przewód od zaworu butli do zaworu kuchenki gazowej, czyli reduktor i ten przewód elastyczny jak najbardziej powinien być sprawdzony i zabezpieczony. Te trzy rzeczy, czyli rzeczy związane z kominem i ogrzewaniem, rzeczy związane z elektrycznością, rzeczy związane z instalacją gazową, to są główne przyczyny powstania pożarów w Państwa domach, czego nikomu oczywiście nie życzymy. Staramy się zapobiegać, uważamy, dmuchajmy na zimne i życzę wszystkim, żebyśmy się spotykali w takim gronie w mniejszych okolicznościach w przyszłości, jak najmniej takich tragedii w całej Polsce, w całym kraju i życzę pogorzelcom, aby odbudowali swoje domy i wrócili do stanu sprzed pożaru, przynajmniej. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam, życzę miłej zabawy. Czyli panie Piotrze, żebyśmy nie byli Polak mądry po szkodzie, tylko żebyśmy prewencji więcej tak i żebyśmy byli mądrzejsi przed. Czyli z tego co pan mówił, dbajmy o to co mamy, to unikniemy tej takiej tragedii podobnej. Dziękujemy bardzo panu jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Mądre słowa. Warto o tym pamiętać, kto ma takie rzeczy. Aniu, coś teraz chciałaś powiedzieć? To samo co ty dokładnie. Chciałam dodać, że proszę Państwa, oprócz tego, że tutaj cały czas licytujemy i występy są, proszę jeszcze zwrócić uwagę, że są pod namiotami panie z pysznym jedzeniem. Naprawdę, spróbowałam leczo. Wystarczy tam grosik wrzucić do puszki, wspomóc nasz cel charytatywny i naprawdę dobrze się najeść. I chciałam jeszcze Państwu przypomnieć, że tam z tyłu tutaj dzieciaczki, dziewczynki, możecie buźki sobie pomalować, warkoczyki zrobić. Spójrzcie tam z tyłu za plecami waszymi. Śmiało tam udajcie się i co łaska na ten nasz szczytny cel, pokażcie wielkie serca, zapraszamy bardzo serdecznie do licytacji. Tak, to jeszcze kominiarze, tak to po nawiązaniu do pan Piotr mówił, tak to jeszcze może warto z kominiarzami porozmawiać, a oni też fachowych rzeczy mogą Państwu podpowiedzieć. Tak, nie odkładajcie nigdy tego typu zabiegów na ostatnią chwilę albo na nigdy tak naprawdę. Często się to zdarza, że z lenistwa nie robimy tego, co powinniśmy robić. Tu pan nam opowiedział, pan Piotr opowiedział nam bardzo, bardzo ważne, cenne uwagi. Dobrze, tutaj już zapowiedział nam pan dyrektor prezent od pana Millera. Jest to kubek i pióro. Cena wyjściowa 50 zł. Kto z Państwa miałby ochotę kupić, to zapraszam serdecznie. 50 zł cena wywoławcza. Pan Irek już podnosi rękę. 51 rozumiem, panie Irku, tak? Postępowanie o złotówkę 51. Kto z Państwa chciałby dać więcej? 52 albo 60 albo jeszcze więcej? No zapraszamy. To takie prawdziwe wieczne pióro. Tak, z nabojem, tam jest chyba nabój w środku, jeszcze tam coś. I kubeczek. Czy ktoś z Państwa chciałby to kupić za 52 zł na przykład? 52. Pani Zorza, tak? 52 zł, kubek i pióro. 53 od pana Irka. 55, pomału się rozkręcamy. Może powolutku za jakieś 3 godzinki dojdziemy do stówki. Tak. 60 zł od pana Irka. Podniósł stopę. Pani Zorzo, jak tam? 65 pani Zorza mówi. Super, 65 zł. Zapraszamy. Kto jeszcze? Może ktoś z Państwa i ktoś się włączy, bo jak to dwóch się bije, trzeci może skorzystać. Zapraszamy bardzo serdecznie. Piękne pióro, piękny kubek. 70 zł od pana Irka. Może jest tutaj jakiś kolekcjoner kubków i piór.
Dobrze, przyspieszamy. 70 po raz pierwszy. 70 po raz drugi. I 70 po raz trzeci. Sprzedane. Brawo. Niech pan zje. Irek Borkowski, spokojnie. Proszę państwa, to jest główny pomysłodawca tego charytatywnego pikniku, który się dziś odbywa na rzecz rodzin, którym spalił się dom. Wiemy już, że firma, która stawia wiatraki, zobowiązała się wylać fundament. Także naprawdę bardzo duża, powiem, kwota, dużą kwotę mają, brzydko mówiąc, kolokwialnie z głowy. Mają Mamy okna. Nadzieję. Mają okna. I okna jeszcze mają. Przyszła też pani powiedzieć, że mają, zapewni im okna. Także kochani, od ziarnka do ziarnka i zbierze się miarka. Zapraszamy wasze dobre serca. Otwórzcie się, przyjdźcie do nas tam z daleka, którzy nas gdzieś tam w blokach, na balkonach słyszycie. Zapraszamy tutaj serdecznie. Za chwilę przez państwem wystąpi kabaret, ale może co, jeszcze jedna licytacja, ja Jacku? Myślę, tak, tak, jeszcze coś sprzedamy. Mamy obrazy, też jak państwo widzicie tutaj ręczne. Pod kierownictwem Zorzy Sędzickiej, pani Zorzy Sędzickiej, choć twierdzi, że dziewczyny są tak twarde sztuki, że nie dają się za bardzo przez nią prowadzić. Mają swoje charaktery, swoje widzimisię, swoje ja, swoje poglądy, idee i tak dalej, co zresztą widać po okularach. Kabaret nazywa się, nosi nazwę tajemniczą TSD. Jak dom. Aha, dobrze, tak, bo teraz skojarzyłam całą nazwę, której nie mogę powiedzieć, tak? A ja dostałem 20 też za nic, proszę państwa. Pięknie. Drodzy państwo, kto z państwa chce jeszcze dać pieniążki za nic? Zapraszamy bardzo. Skoro nie chcą państwo licytować przedmiotów, to bardzo prosimy zdawać pieniążki za nic. Stówka za dywan, dywan sprzedany. Dywan sprzedany za stówkę. Cudownie, wspaniale. Dziękujemy pani serdecznie. Widzicie, kochani, nie musicie tu godzinami siedzieć i czekać, aż będziemy licytować którąś z kolei rzecz. Możecie po prostu podejść, zobaczyć, co się podoba. Proszę państwa, zaproponować swoją cenę. Jesteśmy otwarci na pieniądze, bardzo. I przypominamy, że zbieramy, jest to piknik charytatywny. Wszyscy wykonawcy, wszyscy ludzie, którzy tutaj się znajdują. Na miło, Boże, gdzie ja popadłam? O matko, ale to mnie się tak wydaje. Czy paniusia to jest z tego na Machowienka? Nie, broń Boże, a co? No bo tak paniusia wygląda, jakby była. Z Machowienka? Nie. Ale ja paniusi powiem, bo ja to jestem z Machowienka. Pani z Machowienka? To ja powiem paniusi. No, że u nas to ostatnio były. Były takie No. No młodzież była. I co? No i one przyniosły no takie prośbę do mnie, że one chcą pieniądze no na taki basen, co one go będą za świetlicą wiejską budować. I co dała pani? dała. Dwa wiadra wody dała. To żeś pani ich zrobiła, ale dobrze. Co? Trzeba na nich uważać, ja pani powiem, no. Bo to teraz takie sprytne. Poczeka pani, bo patrzę, że to moje przebiegłe, ja pani mówię. Zwiała. No. Nawet pani powiem, ten mój synuś ostatnio przylazł do mnie i się mnie pyta: mamusiu, czy ty pamiętasz, jak mnie uczyłaś, że trzeba złem za dobro odpłacać? Boże, jak cię ucieszyłam. Mówię, no super, synuś, moje nauki matczyne nie poszły w las, tylko w niego. No taka dumna byłam, a on mnie na to wyjeżdża. Tak, mamuśka, to odpłać mnie stówką, bo właśnie stłukłem twoje ostatnie okulary. No co, no kazał mamuśce, no dobrem za zło odpłacić. No, tak żeś nauczyła, tak masz. No kazał. No ale a propos płacenia, to ja, bo ja paniuszce powiem, co mój chłop robi, to jest dopiero... A co? Dureń. No co robi? Wziął tej mojej łoto, to co tam siedzi, no to on wziął i dawał jej piątaka za dobrą ocenę. No. Wow, jejku, ja pierwszy raz słyszę, żeby za naukę płacić. No ale pani, ona mi piątki przynosiła same. No to musiałam w końcu chłopa uświadomić,
niedziela mi dzieli, no. O Boże, jakie czasy my doczekali. Jakiś taki duch. A podobno edukacja darmowa. No patrz, pani, patrz. No, a wyobraź panie sobie, że ostatnio ten mój synuś, 18 lat to już ma, a takiego rabanu w nocy narobił. Bo matko, czemuś tak? On się dar, Boże, wyskoczyłam w piżamie na korytarz. Mówię, synu, co się stało? A on mówi, matka, koszmar, koszmar, potwora mam w łóżku. No, no i co, no i co? No i mu powiedziałam, coś se przyprowadził z dyskoteki, to masz. Co? Ja go wybierałam, ja? O. Ej, co przeprowadził? Wiedziały gały, co brał. Co przeprowadził? Co przeprowadził? To ja pani powiem, co to one przeprowadzają. Co? Moja to wzięłam, no i jej mówię, ty weź tego naszego najmłodszego, tego małego, tego na spacer weź, no. Aha, pani ma takie małe jeszcze. No mam. I wzięła. No, jak przyłazi, to ja w krzyk. Boże, Boże, czy to nie moje dziecko jest? Piękniuchnę małego Jezuska zgubiła, no. Dzieciak. O Jezu, kochane, śmiech się naszukali, ale ty nie, wie paniusia, co ona do mnie powiedziała? No. Patrzej, mamuśka, jaki trzadowy wózek przyniosłam. A że dzieciaka w środku nie było, to ją nie zainteresowało. Ludzie, do czego to dochodzi? Do czego to dochodzi? Straszne rzeczy. Ta młodzież dzisiejsza, ja pani powiem. O, trzeba na nich uważać. I tylko figle im w głowie. O, takie to zbereźniki, ja pani powiem, że wstyd w ogóle mówić, ale pani to powiem. No wyobraża pani sobie, że mój stary ostatnio odkrył, że ten nasz na komputerze ogląda te filmiki niemieckie. Wie pani te? No. Nie wiem. No. I wziął go na spytki. Wszystkiego się wyparł. Wszystkiego. Nie przyznał się. Nie wstąp. A to niespodzianka. No. Ale mój stary nie w ciemnie bity. Mówi do niego, ta, to nauka języka niemieckiego aż 15 gigabajtów zajmuje na komputerze. Łoma. Sam stary ogląda, to wie ile to na komputerze zajmuje. Ogląda, ogląda pewnie, no. ale kochana, kochana, no, 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 to jeszcze o tej mojej powiem, jak już paniusia tak mówi. Przecież to takiego, mama takie, proszę, proszę, jako o jako maminie niewiniątka, ale to nie jest takie niewiniątko. A mojego jak nie ma, tak nie ma. Oj, nie jest, poczeka paniusia, słucha. I wie pani, co ona mi ostatnio zrobiła? O matko, ona mi na nowiośki parkiet wylała. Ten łatrament. O Boże, nie jesteś takie niewiniątko, nie? No, to się zdenerwowałam. I co? No co, co? No to, no kazała jej posprzątać, no co? I co, posprzątała? Nie, no. Skorektorowała. Mój taka Boże, mądra. Taka mądra. Ja wiedziałam, że ona nie posprzątała, bo oni dzisiaj sprzątać nie umieją. Nie, nie, nie. Aleśmy się zdenerwowały. No, ale wie pani co, ja sobie tak czasami myślę, że może my za bardzo niesprawiedliwe jesteśmy takie. Co? No oni mają swoje przebłyski. No zwariowała baba, zwariowała. Czasami nawet porządne te dzieci nasze. O, mój ostatnio przyszedł i lekcja chciał, żebym mu pomogła. No i się mnie pyta, mamusia, a jak myślisz, czy skutek może być przed przyczyną? No nie zdążyłam odpowiedzieć, bo mój stary z kuchni się drze, że tak, oczywiście, nawet mogę ci podać przykład. Ty się pojawiłeś 6 miesięcy po naszym ślubie. Najpierw skutek, potem przyczyna. O. To tak. U mnie też tak było. Patrzaj pani, jakie my do siebie podobne. No, się ale, dobrały jak w korcu maku. Ale ja sobie tak myślę, że ta moja to już do samochodu zwiała, widziała pani? O. No. Ale to ja powiem, jak pani da swego czeka i czeka, to ja mam pomysła. Wbijmy to na tą imprezkę. A co nam się od życia nic nie należy? Mówisz pani, no bo ja tu mogę jeszcze czekać na mojego i czekać jego pewnie. No właśnie. Będą wynosić, bo samo w własnych siłach nie wyjdzie. No jaki to, ojciec, taki syn. No toż my się pobawimy a chociaż. A co, będziemy śpiewać? No pośpiewamy może. Poczekaj pani. Poczekaj jakiegoś małolata, żeby nam przyniósł te teksty. Poczekaj pani, poczekaj. Już i... Dobra, ja sobie odłożę torebkę, żeby mi było wygodniej i okulary zdejmę. O matko,
coś mnie tu wisi i ten dach. Patrzaj, pani. Boże, kochana. No. To dawaj, dawaj, kochanutka. Na. No to do tego czy do tego? A to ja będę, do dwóch. Będę do dwóch. Ty do jednego, ja będę do dwóch. Patrzaj, pani zabrał mi nos. No nie, nie tak blisko, blisko. No patrzaj, pani. Wy jesteście mocni, silni, by słaba płeć. Lecz my mamy to, co byście wy chcieli mieć. Co jest warto, wasza siła? Wasza pieśń i twarda dłoń. Dźwięk, styl, szarm, szyk, tym nas zabywamy w nich. To jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak wdychacie godzinami. Ach, uch, ach, i męczycie się, że strach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was. No i warczy głos od razu, wdzięczny, serdeczny dla każdej z nas. To ma auto, to brylanty, to futer pół. Inna znowu pereł sznur, a ja parę nóg. I na twarzy dwa dołeczki, ładne oczy, ładne brwi. To ważniejsze niż bogactwo, bo w tym wszystkim właśnie tkwi. Nasza wręcz kobieca, seksapil, to coś, co was podnieca. Dźwięk, styl, szarm, szyk, tym nas nabywamy w nim. O, jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak wdychacie godzinami. Och, ach, ich, uch, i męczycie się, że strach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was. Od razu wdzięczny, serdeczny dla każdej z nas. Słowo płeć, o jednak najmniejsza. Słowo płeć, a jednak najsilniejsza. Dzień, szyk, szarm, styl, nasza broń do serca. Ja miałam wyciągać. A co? Tak się umawiałyśmy. Proszę tu nie gwiazdoszyć. To jeszcze jedno zaśpiewamy. Pewien stary mormon miał schorzały hormon. Nie wiem czemu miał schorzały, ale może odgorzały. Reszta w zgodzie z normą. Chcesz być zdrowa, staraj to już. Nie pij, nie jedz, nie cudzołóż. Nie pożądaj, nie poglądaj, kochaj bliźnich i tak dalej. A najlepiej nie żyj wcale. A najlepiej nie żyj wcale? No co ci poradzę, no co? Kocha, wymyśliła. Miała dama z ustki, brustki koło trzustki. Ako była, miała bruzdy gdzieś tak w okolicach chusty. Pewien szczupły brami nie lubił witamin. Bo faktycznie witamina to nie żarcie dla bramina. Chodź
wiesz, ci mnie nie bada. Był przychylny dla dam. Raz szepnęła mu do łóżka dama, z którą szedł do łóżka. Ja już się rozkładam. Lecz ku jej radości, wielkiej przytomności, Adam wdzięcznym głosem. Chcesz być zdrowy, staraj dołóż, nie pij, nie jedz, nie cudzołóż. Nie pożądaj, nie podglądaj, kochaj bliźnich i tak dalej. A najlepiej nie żyj wcale, a najlepiej nie żyj wcale. Chcesz być zdrowy, staraj dołóż, nie pij, nie jedz, nie. Ja tak widzę, że one te, z tej imprezy to się tak dziwnie na nas patrzą, one nas mogą wyrzucić. Chodź, 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 chodź. Dziękujemy kochanym paniom. Akurat do wentylacji, nie? I do z Centrum Kultury w Ustce, Gminy Kultury w Ustce. Bo to jest moja... Pasztyciki, no bo cuda, cudeńka, zapraszamy tam, chodźcie, kto ma chęć, daje kaskę, dostajecie z kartonem, karton gratis. Jest na słodko i na ostro, moi drodzy państwo, w zależności pod od waszych gustów można dobrze zjeść, bez względu na to, czy jeszcze dopiero idziecie na obiad, czy może już chcecie zjeść deser. Zapraszamy, słuchajcie, chodźcie na ciasto, zapraszamy i na inne rzeczy, tutaj już pan Krzysztof i pani Elżbieta zachęcają, oni was poprowadzą, jak nie wiecie gdzie. Bez kompasu trafi. Daleko nie macie, kochani. Chodźcie, kochani. Nie trzeba piec i trzeba robić. Kupić, wziąć sobie do domu i powiedzieć wszystkim, że to własne. Na niedzielę, tak. Na nie tak. Jutro jak znalazł do kawusi, a na pewno się nie zawstydzicie, bo są naprawdę pyszne. Próbowałem. Jest i wata cukrowa, i popcorn, tak. I dzieciaki, możecie sobie tam buźki pomalować. Wszystko i kominiarze. I kominiarze, i wszystko za symboliczne sumy wrzucone do puszek. Zapraszamy. Słuchajcie, mamy dwa obrazy, cena wywoławcza 50 zł. Kto chce licytować, podchodzi, żebyśmy przyspieszyli trochę, takiego rytmu nabrali, bo tak troszeczkę spętnie się chyba zrobiło. Dobrze, jeżeli ktoś będzie chciał, to do mnie ciasto i można podejść tam do dziewcząt. Sernik, jabłeczniki, bo tutaj jest dużo różności. Chodźcie, kochani, zapraszam. Tam też z tych bloków ludzie, jak słyszycie nas w okno, chodźcie na ciasto, chodźcie. Chodźcie tutaj do nas. Nie wstydźcie się. Słuchajcie, może panie, kosmetyki, zobaczcie, taki cały zestaw 30 zł z koszykiem. Nie wiem, co to jest, nie znam się na tym. Jeżeli ktoś chce, podchodzi tutaj, kupuje. Słuchajcie, tu jeszcze jest taka rzecz. Ja to wyjmę może. Festiwalów zespołów ludowych i temu podobnych. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie na scenę. Tak. Pani podkreśla, że występują dziś w okrojonym składzie, ale taki czas jest, że wiele osób choruje. Ale zebrały się, chciały, przyjechali, bo są i mężczyźni. Mają bardzo to młody zespół jest, mają dopiero 15 lat, kochani. To jest młodzież, zapraszamy. Jeszcze niepełnoletnie na dodatek. Thank you.
Ja chcę na teren. Z panami na szczęście. Na szczęście przed wyborami. Tak, ale panowie, nie, ja chcę z panem jeszcze po te pozwolicie i jeszcze zrobi mi pan. Tylko w pionie, dobra? Tak. Tak. Ja mi jażę na szczęście. Jasne, robimy tak. Dobra. Pani zrobi też jeszcze. Ja wysyłałam panu mój adres. Tak, widziałem już. Już widziałem, już przekierowałem go dalej do osoby, która ma projekt, która pani przeszła. A tu działamy od razu. Nie czekamy. Nie ma czasu. W przyszłym tygodniu mogę wam. Dzień dobry państwu, witam państwa gorąco i serdecznie. No jak to, żeby było, jakby nie było, że Echo Gwiazdy też nic się dorzuci. Jednak się dorzucimy troszkę śpiewem. Bawieniem was i też od ciebie damy te skromne, te 100 zł dla tego pana. O, nie ma tego pana. O, to nie damy. Uciek, a chcieliśmy dać 100 zł, całą okrągłe na ten szczytny cel. O, pan patrzy na nas. No poważnie mówię, no. No jak pieniądze, to śleci pierwszy. Też od nas, proszę bardzo. Całe nowiuśkie, nowiuśkie całe 100 zł na szczytny cel, proszę bardzo, żeby nie było. Że Echo Gwiazdy też jeszcze, nic nie dało. Jeszcze ciepłe. Dopiero w nocy wydrukował. Ale trzymałem w lodówce, żeby nie było, że coś świeżutkie jest. Zamrożone, także trzymaliśmy dobrze. Drodzy państwo, zaśpiewamy dla państwa 4 utwory, bo nam dali tylko 2 minuty czasu, ale przedłużymy to troszkę. Śpiewamy piosenki, różne śpiewamy. Różne, przeróżne. Począwszy od parafialnych, tak zwanych kościelnych, skończywszy na roku, na pop muzyka i tak dalej, kabaretowe. No wszystko śpiewamy, co się da. Pogrzebowe też śpiewamy. Moi drodzy, dzisiaj zaśpiewamy utwór na rozluźnienie, Gruszka Pietruszka, taki piosenka taka troszkę, no tak bardziej pod wieś, pod okolice, także możemy zaczynać. Kto zna, może z nami śpiewać. Nawet bym powiedział, że skazane śpiewać. Trzeba. Sprzedaję gruszki, dużo pietruszki, czasem ściągnę ze wsi 4 kaczuszki. Dorabiam codziennie do emerytury, sprzedaję co popadnie, kaczki, gęsi, kury. Cóż tam pani sprzedaje? Kaczka, a nie, kurczaczek, tanio. Marcheweczki mają świeżutkie. Kiedyś planem 5-letnim zatykałem sklepy, co z tego, że nic nie było, tylko puste dechy. Teraz jestem, wszystko wisi jak w tym naszym rządzie. Trzeba te bazy kozy na jakoś sprzątę. Sprzedaję gruszki, dużo pietruszki, czasem ściągnę ze wsi 4 kaczuszki. Dorabiam codziennie do emerytury, sprzedaję co popadnie, kaczki, gęsi, kury. Cóż pan sprzedaje? Parę gołębi, tak jak lecą, za 5 zł. Drogo, ja po złotówce gęsi jak lecą. O, kura oskubana, 10 zł. Teraz lepiej mi wystarcza do 15. Później na ulicy handlę z ogródka swojego. Choć ciągle mnie przegania uliczna policja, to nade mnie się zasilam, jest dobra kondycja. Sprzedaję gruszki, dużo pietruszki, czasem ściągnę ze wsi 4 kaczuszki. Dorabiam codziennie do emerytury, sprzedaję co popadnie, kaczki, gęsi, kury. A czy pan handluje, proszę pana? Świeże jaja. A po ile ma pan jajeczka? Należy od wysokości emerytury. Czyli po 10 groszy. I wszyscy razem. Sprzedaję gruszki,
dużo pietruszki, czarze ściągnę ze wsi, cztery kaczuszki. Dorabiam codziennie do emerytury, sprzedaję co popadnie, kaczki, gęsi, kury. O, panu, kwiatki dla pani, o, patrzcie. Cóż tam pan ma ciekawego? Panie Pryskane. O. No i tak na zapoczątek, zaraz tutaj tylko poprawimy coś, bo tutaj pan tu broi nas zbyt mocno. No moi drodzy, tam leci mikrofon, tutaj chyba ta pani coś tak uciekła tego mikrofonu. Może, no ta pani, no tutaj ta pani. No, już poprawimy, żeby było ją słychać, bo ona ma parcie na mikrofon ta pani. Tak, dobrze. Moi drodzy, teraz zaśpiewamy utwór taki, też nawiązany do tego, że takie coś spotkało kogoś, bo to może każdego z nas spotkać, to nie ma że nie spotka, tylko może każdego tutaj w każdej chwili. I teraz zaśpiewam taki utwór znany, Nie daj życiu się, znany, lubiany, nawiązany tak troszkę to też do tej tragedii, żeby się nie dawać, tylko żeby iść do przodu dalej, bo żyć trzeba, a żyje się tylko raz. Możemy. Się doskonale z nami, zabaw się, już nie będzie źle, olej smutki żale i baw się doskonale. Stajemy tak, poczkiem może tak, żeby zabierzmy się i tak państwo wszyscy staramy się robić to, co ty panie, tak. Ale pojechała biegnie, nie? Ale ma was. Kiedy życie wkurza cię, kiedy wszystko jest tanie, nie daj życiu się za to słodkie złe, daj do góry głowę, wszystko uda się. Nie daj życiu się za to słodkie złe, daj do góry głowę, wszystko uda się. Bierzemy tak kroczki, tak to wszyscy bierzemy. Nie daj życiu się z nami, napij się olej smutki, żale i baw się doskonale. Z nami zabaw się, już nie będzie źle, olej smutki, żale i baw się doskonale. Stajemy bożkiem i jedziemy. Nie daj życiu się z nami, napij się olej smutki, żale i baw się doskonale. Z nami zabaw się, już nie będzie źle, olej smutki, żale i baw się doskonale. Teraz pani Kalinka pokaże się. Piszczy, tak? Ale pojechała pani jedna. No nie. Kiedy masz wszystkiego dość, dobrze, że jest obok ktoś. Ktoś, co kocha cię na dobre i na złe, i będzie wciąż przy tobie, kiedy będzie źle. Ktoś, co kocha cię na dobre i na złe, i będzie wciąż przy tobie, kiedy będzie źle. Wszyscy ręce podnosimy, tak. Nie daj życiu się z nami, napij się olej smutki, żale i baw się doskonale. Z nami zabaw się, już nie będzie źle, olej smutki, żale i baw się doskonale. Stajemy boczkiem i jedziemy. Nie daj życiu się z nami, napij się olej smutki, żale i baw się doskonale. Z nami zabaw się, już nie będzie źle, olej smutki, żale i baw się doskonale. Ale się mi teraz udało. Życiu się z nami, napij się olej smutki, żale i baw się doskonale. Z nami zabaw się, już nie będzie źle, olej smutki, żale i baw się doskonale. Nie daj życiu się z nami, napij się olej smutki, żale i baw się doskonale. Z nami zabaw się, już nie będzie źle, olej smutki, żale i baw się doskonale. Oh.
troszkę tak byście się państwo, tak jakbyście tak się spieli, troszkę nam troszkę pomogli w tym wszystkim, to nam by było troszkę lżej. A tak my się męczymy, gardło zasycha, nikt nie chce nam wody polać i tak w ogóle tam za wodę krzyczą, pij złoty, mój ty Boże. No. Ale nic, trudno ci mówi. Teraz zaśpiewamy coś, jak to ja mówię. Będzie niespodzianka dla panów. Panowie, ja proponuję, żebyście wyciągnęli telefony, bo będzie coś fajnego w tej piosence, rzadko spotykane, także zapraszam. No i oczywiście śpiewamy wszyscy razem. Tak. Przejmuj się miły, bo to pierwszy raz. Majteczki, trąbeczki, oho, oho, oho. Niebieskie stążeczki, oho, oho, oho. Bielutki staniczek, oho, oho, oho. Maleńki guziczek, oho, oho, oho. Majteczki, trąbeczki, oho, oho, oho. Niebieskie stążeczki, oho, oho, oho. Bielutki staniczek, oho, oho, oho. Cały mundurek tych naszych pań, z koronek i fiulek, to ja mówię wam. Kolonie wycieczki poznałem nie raz, obozy sportowe zaliczyłem też. Rumienki, sportenki tam kochały mnie, tam także poznałem sultaną i treść. Choć lata mijały i szybko bieg czas, to zawsze mówiły to mój pierwszy raz. Majteczki, trąbeczki, oho, oho, oho. Niebieskie stążeczki, oho, oho, oho. Bielutki staniczek, oho, oho, oho. Maleńki guziczek, oho, oho, oho. Majteczki, trąbeczki, oho, oho, oho. Niebieskie stążeczki, oho, oho, oho. Bielutki staniczek, oho, oho, oho. Maleńki guziczek, oho, oho, oho. To cały mundurek tych naszych pań, z koronek i fiulek, to ja mówię wam. Lat mam 20, w mojej głowie nuci zgodnie damski chór. Ja sama to przestań, ja chcę pojeść, czy ty to zrozumiesz? Majteczki, frapeczki, oho, oho, oho. Niebieskie stążeczki, oho, oho, oho. Bielutki staniczek, oho, oho, oho. Maleńki guziczek, oho, oho, oho. To cały mundurek tych naszych pań, z koronek i fiulek, to ja mówię wam. I wszyscy razem. Majteczki, frapeczki, oho, oho, oho. Niebieskie stążeczki, oho, oho, oho. Bielutki staniczek, oho, oho, oho. Maleńki guziczek, oho, oho, oho. To cały mundurek tych naszych pań, z koronek i fiulek, to ja mówię wam. Moi drodzy państwo, ja tam troszkę musiałem pomóc pani, bo zazwyczaj pani to jest 8, 10, a tym razem mamy tylko 3. 2,5 w zasadzie, bo ta pani siedzi tu tak raczej, no ale śpiewa, stara się, no, także moi drodzy, stara się. Mikrofon sobie tak na suficie powiesiła, żeby nie ją nie ściągało i daje radę, mówi, daje radę, ha, ha, ha. Dobrze, ta zaśpiewa ostatnią tworek dla państwa, tylko jeszcze powiem parę słów o naszym zespole. Pani skrzypaczka, ta Tekla, jak ja mówię, pani Tekielka, Tekla, grała 30 lat w Mazowszu, trafiła do Dębiny, zapoznaliśmy się my we dwoje i poznałem tam parę ludzi z zespołu Mazowsze i mówię do pana dyrektora z Mazowsza, czy nie sprzedałby pan tego dziada małego, tego
A pan dyrektor mówi, czemu nie, no ile dajecie, nie, no ja mówię, no wie pan, no krowę z dechą możemy dać za niego, no bo co to, to grać nie potrafi, nie, dopiero się przy nas nauczyła grać, nie? A on mówi, nie ma sprawy, wystarczy tyle na racie, śpieszcie ją sobie. I tak mamy ją teraz, i tak się z nami męczy 10 lat, grał w Wielkanockiej dla niej, przepięknie grał, naprawdę wspaniały muzyk. Wspaniała muzyka, że ona wie, że ja zawsze klepię głupoty, no to klepię głupoty. Dobrze. Zespół nasz jest okrojony, jak mówiłem. W zespole nas jest 15 ludzi, zostało nas 2, 4, 1. Także jakoś dajemy radę. Niecałe 7. Niecałe 7 będzie. Dobrze, teraz zaśpiewamy ostatni utwór. Też zespołu Akcent. W tamtym roku, czy dwa lata temu, miał być to hicior lata, ale prawie wyszedł. Dobrze. No to zaśpiewamy na koniec ten ostatni utwór. Czekam na ciebie. Możemy wstać, klaskać. To jest piękna piosenka, moi drodzy. Wydaje mi się, nam się tak wydaje. Śmiało, nie wstydzić się. To wszystko dla nich, żeby ich pobudować. Daj muzyce, to usadźcie.
Miasta dzisiaj wystąpiło dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla tych rodzin skarżnicy, dla których dzisiaj charytatywnie wszyscy spotkaliśmy się po to, żeby zebrać trochę pieniążków na dom, na nowy dom. Tak mówią, że nie ma tego złego, co by na dobre nie... talony do zajazdu. Spojrzę, żeby nie pomylić. Leśny staw na drodze ze Słupska do Lęborka za Potęgowem. Ten bon jest warty 150 zł. Zaczynamy od 75. Kto z Państwa będzie chciał, podchodźcie do nas i proponujcie. To zaproszenie, o którym mówiłem, na Blue Café, to jest na dwie osoby. Na dwie osoby i to myśmy to zaczynali od 50 zł, z tego co pamiętam. One poszły dwa już powyżej stówy, także kto jeszcze chciałby kupić, od 50 zaczynamy. Zapraszamy, chodźcie kochani, zostawcie tu parę groszy, pomóżmy tym ludziom, którzy no, stracili wszystko. Ja tutaj trochę przeczytam Państwu, kto ma swój wkład w dzisiejszy piknik charytatywny. I jeszcze zanim to zrobię, chciałabym powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa chciałby wpłacić pieniądze inną drogą, to mamy numer konta przy sobie, możemy Państwu go podać, żeby nadal te pieniążki gdzieś tam spływały. Może porozmawiacie z kimś znajomym, kto bardzo chciałby również pomóc tym rodzinom, które utraciły cały dobytek i dach nad głową w Karżnicy, w gminie Potęgowo. Tutaj są z całego powiatu są panie z kół gospodyń wiejskich z kilku gmin, które przywiozły ze sobą różnego rodzaju przetwory, potrawy na słodko i na ciepło i na kwaśno. A chciałam też powiedzieć Państwu, kto do tej pory wystąpił. Była orkiestra Dęta, składająca się z dzieciaków tak naprawdę, z gminy Słupsk, pod, że tak powiem, batutą pani Anny Mielek. Nie, Mielek. Mielkę, przepraszam, tak, Mielkę. Wystąpił zespół Wiarusy z piosenkami patriotycznymi. Wystąpiły panie z kabaretu z Rowów pod okiem pani Zorzy Sędzickiej. Wystąpił przed chwileczką usłyszeli Państwo zespół Echo Objazdy. Za chwilę przed Państwem wystąpi Krzysztof Szpot. Już Krzysiu, szykuj się, bo za chwilę po licytacji będziemy pragnęli Cię tutaj usłyszeć na scenie. Krzysiu Szpot reprezentuje zespół One Moment. Zagrasz muzykę. Krzysiu, co zagrasz? Krajewskiego czy disco polo? Będziesz improwizował, tak? Dobrze, to tak jak ja. Kochani, jeżeli chodzi o to, dalej kontynuując, jeśli chodzi o numer konta, wszystkie pieniądze zostaną przekazane na odbudowę domu w Karżnicy. W sumie potrzeba, uwaga, niestety, potrzeba, zresztą wiedzą Państwo, ile kosztuje nowy dom, kilkuset tysięcy złotych. Dobra wiadomość jest taka, że fundamenty już są zapewnione, wylanie fundamentów. Firma, która stawia wiatraki, się tego podjęła i pewna pani też tutaj przechodząc powiedziała, że ona ufunduje okna do całego tego domu. Także naprawdę można powiedzieć, że dużo już mamy do przodu. Pieniądze zbierane są też na portalu internetowym pod adresem, i tu mamy adres podany, zrzutka.pl. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę sobie to spisać, czy zrobić nawet zdjęcie telefonem, to zapraszamy. Wymienię teraz głównych organizatorów całego tego przedsięwzięcia. Powiat Słupski, Fundacja Inicjatywa z Potęgowa, Centrum Edukacji Regionalnej ze Słupska, Miasto Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, Grzegorz Kunda, tenże tutaj za mikserem naszym dzisiaj. Będziesz dzisiaj jeszcze coś śpiewał, Grzesiu? Jak nie poprosisz. Ja cię zawsze mogę poprosić, a nawet wpuścić, nawet mogę ci oddać moje narzędzie pracy. Dobrze. Mikrofon. Biorę. Tak mi się wymsku. Dalej.
Ireneusz Borkowski, znany państwu skądinąd jako społecznik słupski, Słupska i okolic. Nie wiem, gdzie w tej chwili przebywa. Irku, rączka do góry. W tych okularach cienko widzę z daleka. W którym rzędzie jesteś? Dobrze, dalej. Znani słupscy społeczni, pomysłodawcą, tak, właśnie Irek Borkowski jest pomysłodawcą, to już dzisiaj wspomniałam. Oczywiście pan dyrektor Mariusz Smoliński. I cóż, jeszcze tutaj przewrócę karteczkę, zobaczę, kto jeszcze dzisiaj przed państwem wystąpi. Czy Nikola Kendra do nas dojechała, dojedzie, czy zachorowała, bo już nie pamiętam. Jest, no tak. Jest Nikola, będzie śpiewać. Super, wspaniale. Nikola się kręci tutaj od dawna w takim razie, tylko nie wiedziałam, że się tak nazywa. Ta młoda kobieta. I Maja Konopa z Potęgowa. Jest taka Maja? Była, jest, czyli będzie. Czyli jeszcze dla państwa zaśpiewają. Ja też postaram się, zanim państwa opuszczę, muszę dzisiaj niestety wyjechać wcześniej, ponieważ obiecałam kilka miesięcy temu, że w Ustce zaśpiewam ślub w kościele, więc nie będę mogła zostać z państwem do końca. Po 15 muszę się urwać. W związku z tym po występie Krzysia, po licytacji na odchodne zaśpiewam jeszcze jedną piosenkę, a teraz co? Wylicytujemy, widzę, piękny chlebek. Tak, słuchajcie państwo, chlebek, bochen chleba.